Ponownie witam. To ja, Adam Razik. Witam na moim kanale. O malowaniu krok po kroku. Teraz nowe pocięto. Przepraszam. Jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją. To będzie, co to będzie? To będzie taki obraz, który będzie zestawiony z tymi owocami wcześniej namalowanymi. Czyli taki, że tak powiem, obrazek, co tam było, to był taki jakieś owoce rodzaju. Okej, nie będę was zanudzał, wezmę sobie mały cienki pędzleczek, będę sobie farbkę karmin z jakimś tam ciemnym kolorkiem i zrobię taką kiść, która tu zacznie się od góry, od jakąś tam, no po prostu będzie takim, nie wiem, czy to będzie winogrona jakiś, czy to będzie jakiś innych owoców. Nie będą one wielkie, ale będą wypełniały całą tą płaszczyznę obrazu. Jestem to jakieś winogrona będą. Okej. Tak przegięty. Jakiś coś tam będzie się. Okej. Co jeszcze? Tu będzie taka gałązka. I tu będzie gałązeczka, która tutaj się znalazła. Zobaczcie, to jak sobie wstawiam te wypełnienia takie ciemne między tymi, od razu mi się tutaj buduje taki układ. No, zobaczymy teraz. Tu jakaś inna gałązka będzie. Tu coś będzie. A tu będzie. Po prostu. Okej, zaznaczyłem sobie generalnie to, co na tym obrazie powinno się zdarzyć, znaleźć. I teraz biorę pędzelek. Węższy. Coś tam chlupnęło. Coś się pojawiło. I cóż. Czerwień, czyli karmin, mieszam z bielą i robię taki różyk. Bo te owoce, które tutaj na tym obrazie będę teraz pokazywał, zaznaczał, to właśnie będą owoce w tym kolorze, czyli takim kolorze różu, który tutaj zaznaczę, a później będę sobie go zmieniał. Na początku to będzie właśnie taki kolor. Przy tym czerwonym i niebieskim tle, tych czerwonych owocach tego dużego obrazu, który będzie obok, w sąsiedztwie wisiał, to będzie naprawdę fajny obraz, bo to będzie, że tak powiem, to będzie fajne. Popatrzcie, żadnego tam rysunku szczegółowego, zaznaczyłem sobie coś tam na tym obrazku, co było, jakby miałoby być, miałoby być takim właśnie, taką kiścią, nie wiem, czegokolwiek, tam jakichś owoców i tyle. I teraz sobie to buduję, jak to powiedzieć, wyznaczam. Że tak powiem, no i to, że to się teraz, jakiś brązik aż tutaj brudne, to się zrobiło bardzo brudne i to mi się nie podoba.
teraz wezmę żółty z zielonym. No już. To po prostu był, że tak powiem, uderzenie z tym różem. To tylko... Nie będę mówił, o co chodzi. Co bym tutaj zrobił przy tym różu i tym zielonym, seledynowym. Ojejku. No dobra. Słuchajcie, to nie może być tak. Ja od razu to zmieniam. Nauczę was, też będę was uczył tego, że pewne zestawienia są niedopuszczalne. Nawet jeżeli ten róż tutaj jakoś fajnie siedzi, to no to pewne rzeczy są nie można, no. Coś takiego to nie powinno się w ogóle zdarzyć na tym obrazie. Jakieś takie brudy. Tutaj może być coś. Ten kolor, taki walor, ale nie jakieś tam brudactwa takie tego rodzaju, no po prostu tym nie przystoi, no. Nie wiem, jak tutaj chciał, jakbym tutaj chciał ten obraz popsuć, to nie powinno się to zdarzyć. No i teraz właśnie będę tutaj szukał koloru, którym zakryję te części obrazu, które tutaj bardzo nieładnie się pokazały. Cóż, wezmę szpachlę pewnie i będę działał, bo to nie może się w ten sposób zakończyć, żeby. Moi drodzy, wyciskam farbę, mieszam ją. Mamy zieleń, jakąś tam chromową, nie wiem, oliwkową, no taką, nie wiem, zieleń jak zieleń. I nakładam ją na obraz, na te partie obrazu, które wiem, że tutaj powinny w tej zieleni się odnaleźć. I tyle. O. Teraz, moi drodzy, czerwony z cynoberkiem robię fiolecik, do tego dodaję bieli i będzie różyczek. Aż nie wiem, co z tego wyjdzie, bo jeżeli tutaj zamieszałem sobie takiego koloru i chcę sobie to wykorzystać, no to powinienem tego użyć w najbliższym sąsiedztwie, a tutaj się zrobiło bardzo nieładnie, brudactwo. No i co na to tato? Okej. No po prostu to na to, że będę tutaj wypełniał sobie tym kolorem. O, wypełnią sobie te płaszczyzny, które
na obrazku istnieją, bądź też będą istnieć, dlatego że tego chcemy, bo są nam potrzebne. O. I te kiście winogron, które nie sposób pominąć, dlategoż, że moi drodzy, bardzo, bardzo fajnie sobie tu naniosłem fakturowo. Fakturowo, moja krowo. No i dobrze, jest fakturowo, jest fajnie. I tyle. Teraz biorę to, zamaczam. To wycieram ścierę, szmatkę, szpachelkę. Biorę pędelek cieniuteńki, pędeleczek, pędzieleczek. Czarną mieszam z niebieską, z zieloną, z czymś takim, żeby tutaj się zadowolić tym, co na pędzlu się przytrafi. No i tu, i cóż, no i tuż. I wyznaczam sobie ciekawe, że wyznaczam pole, że tak powiem, pole kształtu tego, co na pierwszym planie, ale też tego, co w tle. A to, co w tle, to, co na pierwszym planie, to o, to będzie to samo, czyli kiść. Moi drodzy, i w ten oto sposób powstaje obraz, którego nigdy nie będziecie mogli namalować, że tak powiem, przy dziale sił własnych i nieograniczonych, tylko wtedy, kiedy oddacie swoje siły witalne i to, co chcecie, żeby tam z tego powstało, temu nieograniczonemu. I tej nieograniczonej świadomości, która w nas i którą tutaj w tym momencie możemy obserwować. Biorę szpachlę, biorę żółtą farbę i jeszcze do tego troszeczkę białej i będę tutaj operował w tym obrębie, żeby ten obrazek był jak najciekawszy, a jednocześnie, żeby stał się dla nas fajnym odniesieniem do pozostałych sąsiedztwie. I tyle. O. Jak fajnie. Po prostu bardzo fajnie. Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina. I to, co tutaj teraz powstaje, to obraz, który w nas i który orzeszki. I z
który chciałoby się wyznaczać, pokazywać, nie wiem, co jeszcze robić, po to, żeby no, żeby nie było takich przemazań, jak teraz się pojawiają, tylko żeby to było gładkie, wyrachowane i wycyzelowane, jak w obrazie. No i dobrze, i teraz niebieski z zieloną. Matko, matko, moja miła, co żeś mi zrobiła? I tutaj listek, albo nie listek, po prostu. Super. Super plan. Okej. Dobrze. To co teraz? Teraz troszkę żółtej bieli i się nam czerwonej, kurde, i się nam obraz ocieli. Powiedzmy, że to jest ta biel, jest ta żółta, to zmieszamy.
serce moje. Serce moje.